przedstawiam. Nazywam się Paweł, mam 25 lat i jestem z Jeleniej Góry. Zachorowałem 13 stycznia 2009 roku. To jest dokładnie 9-10 miesięcy temu. Choroba, na którą choruję, nazywa się toczeń układowy. To jest choroba immunosupresyjna, czyli działająca na układ odpornościowy. Czyli chodzi o to, że organizm sam po prostu siebie zwalcza. Przy tej chorobie wystąpiło również zapalenie rdzenia kręgowego, co spowodowało paraliż od piersi do stóp. Leżałem od 16 stycznia, znaczy 16 stycznia dokładnie mnie sparaliżowało. 13 stycznia leżałem w szpitalu, 16 stycznia mnie sparaliżowało. I polegało to na tym, że miałem duży ból w kręgosłupie na dzień trzeci. Pierwszy, drugi dzień bardzo źle się czułem. Miałem brak opnienia, wysoką gorączkę. Na trzeci dzień wstrzymał mi się mocz. Tak, wstrzymał mi się mocz i zaczął się ten taki silny ból w kręgosłupie. Był tak silny, że no, ciężko było go znieść. Zakłócał w ogóle wszystko, cokolwiek może człowiek jakkolwiek może funkcjonować. No i po tym silnym bólu już nie byłem w stanie określić, co się ze mną dzieje. No tak, dokładnie. I później zostałem przewieziony do szpitala w Wałbrzychu. Tam zrobili mi rezonans, punkcję lędźwiową, czyli pobranie płynu rdzeniowo-kręgowego. I z rezonansu wyszło, że jest na poziomie TH7, czyli w okolicach bioder, troszeczkę wyżej jest zapalenie, które kieruje się w górę. Tak, i w moim przypadku stanęło gdzieś na wysokości piersi. To milimetry brakowały do tego, żebym przestał oddychać, bo to jest wiadomo, że to później już zaczynają się płuca i ta dalsza część, nie? Później z Wałbrzycha zostałem przewieziony do Wrocławia. Tam miałem kolejny rezonans, kolejną punkcję. I około 3 miesięcy lekarze, wszyscy, którzy tam, bo to był akademicki szpital kliniczny, jeden z najlepszych chyba w Polsce, tak przynajmniej mówili. Moje zdanie jest troszeczkę inne. I tam przez 3 miesiące lekarze, profesorowie, całe konsylium nie wiedziało po prostu, na czym polega moja choroba, o co tutaj w ogóle chodzi. No i prawdopodobnie te 3 miesiące były najważniejsze w tym, żeby cokolwiek zatrzymać w tej chorobie. Później po tych 3 miesiącach wpadli na trop tej choroby, czyli postawili diagnozę toczenia i zaczęli podawać leki immunosupresyjne, które działają właśnie na zatrzymanie odporności organizmu. Czyli żeby organizm przestał się bronić. Przez to, że on się broni, zwalcza własne komórki. Te zdrowe również. I później zaczęli podawać leki właśnie, które działają na układ odpornościowy, żeby on przestał się bronić. Tym samym, żeby przestał się zwalczać. No ale są to leki, które mają bardzo dużo skutków ubocznych. Na przykład w moim przypadku to była bardzo duża zmiana wagi. W 3 miesiące przytyłem 45 kg, jak nie więcej, gdzieś 50 kg, gdzieś koło tego, bo jak trafiłem do szpitala, ważyłem 70 kg. A jak po 3 miesiącach ważyłem gdzieś 110 kg. 110-115 kg. No i tutaj właśnie są tego efekty. Skóra była tak, zaczęła szybko rosnąć, że po prostu nie nadążała. Wszystko się rozpychało i na twarzy, na nogach, na udach, z tyłu, wszystko to widać. Nie? Znaczy one już teraz troszeczkę poznikały po tych działach, ale to wszystko zostaje. Tak, i później zacząłem brać sterydy. Taki jeden z najsilniejszych sterydów to był Solumedrol. Wybrałem w kroplówce trzy razy w tygodniu albo 3 razy na 2 tygodnie. I taki lek jak Endoxan. Endoxan to jest lek używany w takich chorobach jak rak, jak białaczka czy coś takiego i w chorobach kobiecych. To jest lek, po którym odporność człowieka spada tak diametralnie w ciągu jednej doby, że jakakolwiek infekcja może sprawić na przykład
no nie wiem, na przykład zapalenie płuca od otwartego okna, albo no cokolwiek, wychodzą włosy. To jest lek, który pochodny leku właśnie takich chemicznych, jak chemioterapia, tylko że nie naświetlanie, nie lampy, tylko właśnie dożylnie. No i to nie przynosiło większego rezultatu, oprócz właśnie takich plam na nogach, które później zaczynały... One brały się tak jakby od sierotka. Od sierotka wychodziła taka silna plamka i później robiła się taka duża rana, tak jak na przykład tutaj miałem ranę od potasu. Ona była 2-2,5 cm w głąb, do prawie do samej kości. Tylko że osoba sparaliżowana, która nie czuje, nie jest w stanie powiedzieć, co tam się dzieje. Nasi lekarze niestety, jeśli popełnią jakiś błąd, bo później to jest bardzo ciężko zaleczyć, to się goi już około 8 miesięcy. Więc tak, to nie przynosiło rezultatu praktycznie w ogóle. Coraz gorzej się czułem, byłem coraz bardziej opuchnięty, brałem coraz więcej leków. A propos tabletek, to było na początku ranna dawka to było 50 tabletek, popołudniowa chyba 25, no i wieczorna tam 15 zależy. To było przez 4 miesiące tabletki, znaczy przez 4 miesiące, to było do momentu, do którego nie przyjechałem tutaj. Oprócz tego jeszcze zastrzyki w brzuch i raz w miesiącu właśnie ten endoksan. Czyli później już nie leżałem w szpitalu, tylko jeździłem na takie wlewy, nie? No i to wszystko nie przynosiło rezultatu, więc postanowili zrobić coś takiego jak plazmafereza. To jest zabieg wymiany osocza. Czyli, że do tętnicy, gdzieś na przykład w nogach, idą tutaj takie tętnice. Od kolana, gdzieś tutaj one idą do góry. Wprowadza się takie metalowe rurki, dwie. Do tętnicy, do jednej i do drugiej. Jedną tętnicą się wypompowuje tą krew, drugą się wpompowuje z powrotem. Ona idzie przez taki dializator. W tym dializatorze zostaje stare osocze, a nowe zostaje wprowadzane. I to też jest bardzo wielkie ryzyko, bo nie wiadomo, jak organizm te osocze nowe przyjmie. Jeszcze po takich dawkach leków. I tą plazmaferezę miałem przez 5 dni. Przez 5 dni po 5 godzin dziennie było wymieniane te osocze. No i to też nie przyniosło większego rezultatu i wtedy... No i wtedy szpital postanowił, żebym jeździł na wlewy raz w miesiącu, żeby po prostu został już w domu i żeby na te wlewy jeździł. Jeśli one nie przyniosą innego rezultatu, no to prawdopodobnie nie wiedzieli, co dalej robić. Czy wypisać mnie z tego szpitala, czy dalej, żebym tam był. No i wtedy trafiłem do pana Aleksandra. A jak się dowiedziałeś? Jak się dowiedziałem, to już taka dziwna historia, bo mój brat kupował mieszkanie od pana Aleksandra. Gdzieś rozmawiali razem ze sobą o tym. No i tak, przyjechałem do pana Aleksandra. Wziąłem wszystkie papiery swoje ze szpitala. Wszystkie zdjęcia, wszystkie rezonanse, leki, jakie biorę. No i... Pan Aleksander przejrzał te wszystkie papiery. No i powiedział, że jest w stanie mi pomóc, więc zacząłem jeździć po prostu. Tylko że warunkiem było to, żeby nie brać już więcej leków. Jak to zrobić w momencie, kiedy się nie wie, komu zaufać, prawda? Bo bierze się 60 czy 70 tabletek dziennie, które mają pomóc. Nagle trzeba je odstawić i strach. Co tutaj zrobisz, nie? Gdzie te tabletki musisz brać, żeby móc oddychać, te leki musisz brać, żeby nie zakrzepła ci się krew, to wszystko. Ja to wszystko odstawiłem w jeden dzień tak naprawdę. Postanowiłem, że no nie będę tego brał, no komuś muszę zaufać, coś muszę z sobą zrobić. 8 miesięcy to jest bardzo dużo czasu. Tym bardziej, że żadnego rezultatu nie było, tylko no czułem się coraz gorzej już. Po prostu już desperacja. Desperacja totalna i przestałem brać te leki. Znaczy po pierwszym zabiegu ogólnie, pierwsze co w ogóle zauważyłem u siebie po pierwszym zabiegu, to były właśnie funkcje fizjologiczne. Po pierwszym zabiegu, w ogóle to było w trakcie zabiegu już.
trakcie zabiegu. Po pierwsze, co założyłem, to były funkcje fizjologiczne. Na czym polegało to? No i ogólnie no, polepszenie. Te słodycze. Polepszenie, tak. To jest zmieniło. Bardzo ważne. Ja mówię teraz o w trakcie zabiegu. A już po zabiegu to było, no nie było to w pierwszy dzień, było chyba w drugi, trzeci, czwarty. Później to się tak bardziej nasilało. Nie mogłem jeść słodyczy, nie mogłem pić kawy, co bardzo często robiłem. I aha, i co jest też bardzo, co jest też bardzo ważne, w szpitalu paliłem paczkę papierosów dziennie, paczkę półtorej. Później, no, teraz już nie palę w ogóle, po prostu no, nie potrzebuję palenia papierosów. Tak naprawdę w jeden dzień. Także, tak? No, przed chorobą nie paliłem, w trakcie choroby zacząłem palić. To jest nerwy, to tam jakieś. No bo to tam wiadomo, nie? No i paliłem bardzo dużo i, no i przestałem palić. Po, tak, o, po prostu. Przestałeś palić? No, przestałem od razu palić. Przyszedłem stąd i już nie musiałem palić. Po prostu zostawiłem papierosy, no mogą leżeć papierosy koło mnie, no ale nie. Mogę sobie zajadać, no ale po prostu nie chce mi się. Nie muszę tego nie robić. Nie czuję tego, nie? Można zapalić, nie wiem, no tak żeby sobie zapalić, a żeby musieć palić, to nie muszę palić. Ja dobra, to bym sobie zapalił. Także jak któryś z panów pali, to polecasz. Polecam. Oszczędność pieniążków i w ogóle. I zdrowia przede wszystkim. A czy to znaczy, że ten toczeń, o którym mówisz, to nie jest toczeń tak naprawdę ta choroba? Lekarze. Znasz się w wynikach lekarskich. Lekarskich wynika, że to badania, jest które przeprowadzili dwukrotnie, że to jest toczeń. Toczeń ma takie specyficzne przeciwciała i właśnie one wychodzą wtedy. Czyli one wyszły w badaniu. Tak. One dwa razy przy tym badaniu wyszły. Ale jak oni nie wiedzieli, co to jest, to musieli coś pisać. Nie, ale coś nie, nie przeciwciała wyszły. Po prostu z czasem, to z czasem i po rzeczach, które się działy jedna za drugą i w ogóle no po tych wszystkich faktach, które sobie nas odbywały, po prostu doszli do tego, no, że taka choroba, coś takiego mogło wystąpić. Nie? Dopiero później zrobili te badania. Oczywiście bardzo ciężko było zrobić te badania, bo kosztują one drogo. I może też dlatego zwlekali. No i... Czy jest możliwość, że ty w trakcie, jak wydostałeś tego tocznia? Tak. Znaczy się wątpię w to, z tego powodu, że objawy, które właśnie wskazywały na tego tocznia, one tak jakby wcześniej występowały. To po prostu później, jak człowiek się dowiaduje o tej chorobie, jak ona przebiega, to dopiero później kojarzy sobie fakty, co się działo. Na przykład nie, czy rumień na twarzy, który występuje na przykład na zdjęciach, później wystarczy przejrzeć sobie zdjęcia. I rzeczywiście, przecież ja 2 lata temu i od tych 2 lat na przykład, nie, ten rumień jest. A ta choroba na albo na przykład bolą ze stawy. W ogóle, nie? No, że one tam od czasu do czasu bolą, później przestają, nie? No ale to człowiek nie jest w stanie sobie tego skojarzyć, tym bardziej, że to nie jest grypa. Jesteśmy lekarzami. Przyszedł ten moment, kiedy miał już obniżoną odporność i być może, że wtedy Znaczy się nie, bo w tym momencie, kiedy tą obniżoną odporność miałem, to było spowodowane lekami, które dałem. No właśnie mówię o tym. Ale to właśnie już były leki, zwalczały te przeciwciała tego tocznia. No takie dalej, że miałeś odporność zero. No tak, wtedy jest odporność zerowa. A przed 13 stycznia bolały cię stawy, kręgosłup? Tak, bolał właśnie. Wcześniej troszeczkę tak. Ale to po prostu ustępuje i za jakiś czas znowu występuje. Tak jakby się rozwijało na przykład nie w miesiąc, tylko w jakieś kilka lat. Ale dosłownie 12, 11 był taki objaw? Nie było. Tylko takie ogólne osłabienie. Ogólne osłabienie, tak. I one też nie jest cały czas. One jest tak. A